Państwa, coraz więcej nas na starcie się zjawia. Już tylko 20 minut, już tylko 20 minut do startu, proszę Państwa. Do startu naszej dychy, nasza dycha 2015. Bieg na 10 km. Biegniemy w Gostyniu, biegniemy w powiecie gostyńskim, ale biegną ludzie z całej Wielkopolski, proszę Państwa. Biegną ludzie z całej Wielkopolski. Osób Steszna, proszę Państwa. Jest Was duża grupa. Kościan 23, Rabicz 8, Wrocław. Wrocław, dwie osoby, proszę Państwa. Zobaczymy, trzeba dostosować, jak to się mówi, strój i ubiór do warunków panujących na starcie. Proszę Państwa, 11 minut do startu i podam tylko numery startowe tych najważniejszych, tych, którzy być może dzisiaj będą walczyli o zwycięstwo. Adam Nowicki z numerem 2 z Gostynia, mistrz Polski aktualny w półmaratonie i zwycięzca zeszłorocznej naszej dychy, startuje także w tym roku. Numer 2 na koszulce, sprawdzajcie, gdzie on biegnie, nie starajcie się go trzymać za bardzo, bo to się może skończyć, jak to się mówi, szybkim zejściem z trasy. Agnieszka Janasiak, proszę Państwa, wicemistrzyni Polski w maratonie z Dębna, z Olimpii Poznań, będzie dzisiaj także na trasie, myślę, że jedna z faworytek. Wiesław Kamiński, wspomniałem już o nim kilka razy, ultramaratończyk, 260 km po Saharze przebiegł niedawno, a dzisiaj w Gostyniu, nie po Saharze, po asfalcie, mam nadzieję, że będzie równie fantastycznie i skutecznie biegał. Dorota Przybysz, numerem 15, pierwsze miejsce w Grand Prix Wielkopolski. Piotr Tomczyk z numerem 40, a także numer 6, proszę Państwa, władca biega, starosta gostyński, pan Robert Marcinkowski, także na starcie z numerem 6, mam nadzieję, że gdzieś tutaj się ten numer pojawi. Dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden! O tym, żeby przyjąć ich równie gorąco. Jesteśmy w Gostyniu, sama nazwa wskazuje Gostyń, czyli gościnny, tak? Czyli przyjmujemy ich wielkimi brawami. Pierwsze miejsce i drugie Kenijczycy, a na Fliska później powiem, one nam nic w tej chwili nie dadzą. Wielkie, wielkie brawa, zwycięstwa naszej dychy 2015! Z numerem 47, Dawid Kiprono Mesto! A na miejscu drugim Gilbert Kipkos Gay! Fantastycznie udało mi się wymówić takie niskie nazwiska, ale proszę Państwa, kto jest trzeci? I to jest chyba Adam Nowicki! Tak, proszę Państwa, wszyscy stają z miejsca, raz już nikt nie siedzi, pan także staje, pani staje. Państwa, Adam Nowicki, no tu już się nic nie może wydarzać, tu już się nic nie stanie, można mu podać flagę Gostynia, proszę Państwa. To jest pomysł na przyszły rok, żeby bieg tą flagą na metę. Proszę Państwa, Adam Nowicki, wielki brawa! Proszę Państwa, i petujemy na
naszego mistrza, Adam... Bogdan Paluszkiewicz na mecie, proszę Państwa, organizator biegu. Można? Można, proszę Państwa. Organizował, dzwonił, mailował, pisał, nie spał, pobiegł i wygrał. No. Cały czas prosimy wszystkich, żeby poszedł ten linię metu tutaj, żeby tam zawodnicy mogli spokojnie się rozbiec, bo pójść się położyć na trawę, na murawę, odpocząć tutaj w tym słońcu. Jest bardzo dobra pogoda, lekki wiaterek, myślę, że wszystkim będzie łatwo dochodzić do siebie po tym monstrualnym wysiłku, bo naprawdę to nie jest łatwo. 10 km, niby niedużo, ale naprawdę jest to kawałek biegania. Wyłączają Endomondo, no oczywiście, no, ale trzeba tutaj pokazać na fejsie, że przebiegłem i o to chodzi, proszę Państwa, nie ma się czego wstydzić, bieganie jest naprawdę czymś, co powinno być modne i mam nadzieję, że będzie wiele, wiele jeszcze lat w Gostyniu ten bieg i także inne okoliczne organizowane. Ich pozdrawiali, bo to dla nich ten bieg jest organizowany, proszę Państwa. Bieg Nasza Dycha, to jest popularyzacja sportów. To jest także wyczyn, bo tu są, widzieliście, prawdziwi profesjonaliści. Ale pamiętajmy, że ważne jest, żeby to ukończyć i doskonale się przy tym bawić. Jesteśmy w Gostyniu, nazwa Gostyń, wiadomo skąd pochodzi, od goszczenia się, czyli od gościnności. Dlatego gościnność gostyńska nie zostanie poznana tutaj w tym dzisiejszym finale. I wielkie brawa, reprezentantka Kenii na pierwsze miejsce podium. I w tym momencie zapraszam już, jak ona wejdzie na to podium, zapraszam panów o wręczenie tych nagród. Ciężko jest wejść tak w filigranowej zawodniczce. Panowie burmistrz, pan senator i pan starosta wręczają nagrody, proszę Państwa, dla najlepszych zawodniczych. A ja za chwilę jeszcze raz dla wszystkich przeczytam. I będziemy mogli chyba We Are The Champions dla nich wszystkich zaprezentować. Państwo, jak tylko panowie zejdą ze sceny, już możemy pierwsze takty tej fantastycznej sportowej muzyki, ale jeszcze są wręczenia pucharów, jeszcze są wręczenia nagród finansowych. Przypomnę, 1200 zł dla zwycięzczyni lub zwycięzcy. Tutaj w tym momencie wręczamy dla pań. I proszę Państwa, Marlena Nowacka, Dorota Przybysz, Monika Jebkowi-Mengich, Natalia Nagielniak, Solomija Maslowska i Sheila Jebkę-Mojki-Plaga. Najlepsze zawodniczki Nasza Dycha 2015. We Are The Champions dla nich, specjalnie dla nich w Gostyniu. Od Państwa dla nich i od nich dla Państwa, proszę Państwa. W 2015 został Dawid Kipronometto. Dawid już się przebrał, proszę Państwa, rekord trasy, czyli 29 minut 35 sekund. Dawid Kiprono-Metto. Wielkie brawa i panów burmistrza, pana senatora i pana starostę. Poprosimy o tradycyjne wręczenie pucharów i dyplomów, a ja jeszcze raz za chwileczkę przeczytam wszystkich zawodników, a w tym także tego, który dla Was biega już drugi rok, który jest Waszym bohaterem, bohaterem Gostynia, ale chyba też bohaterem całej Polski, proszę Państwa, podjął rękawice. Wyszedł na trzecie miejsce i walczył do końca, ale również wielkie brawa dla Adriana, który jest szósty i też naprawdę deptał po piętach tym utytułowanym zawodnikom. Proszę Państwa, to jest fantastyczne, to jest wspaniałe i tak trzymajmy. Za chwileczkę jeszcze chyba wejdą puchary z tego, co wiem. No i proszę Państwa, w takim razie od miejsca szóstego i poprosimy o We Are The Champions w tym momencie. Miejsce szóste, Adrian Graczyk, biegi wielkopolskie Czanków, wielkie, wielkie brawa, wszyscy biją brawo. Na miejscu piątym Sergii Rybak, LKW Rudnik, Winnica. Na miejscu czwartym Anton Potocki, Dniepro Pietrowsk. Na miejscu trzecim Adam Nowicki. Na miejscu drugim Gilbert Kitkowski. Pierwsze, tak!